Polskie Radio Białystok. Gotuję pyzy z ziemniaków gotowanych. Najpierw ugotowałam ziemniaki w mundurkach. Obrałam ziemniaki, przekręciłam przez praskę i w miseczce. Wtedy 1/4 tych ziemniaków gotowanych odwyjęłam i w to miejsce włożyłam mąkę, wsypałam mąkę ziemniaczaną i wyrobiłam dokładnie, trzeba wyrobić ciasto. Dokładnie wyrobić ciasto. Po wyrobieniu ciasta nadziewamy pyzy mięsem mielonym. A jak pani przygotowała mięso? Mięso mielone to jest mięso przekręcone przez maszynkę z łopatki i przyprawione solą i pieprzem. Nie dodaję do tego cebuli, bo nie każdy lubi. Chyba ani jajka też nie dodajemy, same czyste mięso. Same czyste mięsko. I wtedy tym mięskiem nadziewamy pyzy i wrzucamy do garnka do gotującej się wody i czekamy, aż wypłyną na wierzch. I jeszcze gotujemy kilka minut i wtedy już wyjmujemy. Bardzo a jaki kształt? Okrąglutkie? Takie podłużne jak... Kształtem trochę kartacze przypominają. Tak. I wyjmujemy wtedy na talerz i polewamy z kwareczkami z cebulką. Już wypłynęły niektóre? Niektóre wypłynęły, bo tak sukcesywnie trzeba wrzucać. Jedne jeszcze posiadają na dno, a inne już wypływają na wierzch. A ziemniaki były gotowane w mundurkach? W mundurkach ziemniaki gotowane. Wtedy one mają chyba więcej tego kleju, skrobi więcej. Można inny smak mają. Tak, można ziemniaków już obranych, ugotowanych, jeśli komuś zostało z obiadu, to można też przez praskę i zrobić takie pyzy. Moja rodzina bardzo lubi te pyzy, bo jeszcze one są łatwe w użyciu, bo w pracy łatwe, ponieważ nie trzeba ziemniaków tarkować i wyciskać, także takie... Zdecydowanie szybsze w przygotowaniu, a wcale nie gorzej smakują. Tak, a robię to już dawno, jeszcze dzieci były małe, teraz już są dorosłe i bardzo uwielbiają te moje pyzy.